Piotr Kraśko po kilku miesiącach przerwy wrócił już do pracy. Dziennikarz niedawno pojawił się w Faktach, a teraz udostępnił post na Instagramie. Fani, w tym Agata Młynarska, nie szczędzą mu komplementów. Piotr Kraśko w ostatnich miesiącach zmagał się z kilkoma kryzysami wizerunkowymi. Dziennikarz stał się bohaterem głośnych afer, które sprawiły, że część jego sympatyków odwróciła się od niego. Jak pamiętamy, pomysł na wypracowanie wizerunku na nowo nie wypalił, gdy po kilku tygodniach absencji medialnej Kraśko postanowił udać się do śniadaniówki. Tam chciał opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych i szczerze podyskutować o przewinieniach. Dziennikarz przez kilka ostatnich miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, a do mediów przedostała się informacja, że po 4 listopada wróci do pracy. Tak się jednak nie stało, co uruchomiło lawinę plotek. W TVN pojawiły się jednak głosy, że Piotr poleci do Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu te informacje się potwierdziły, bo Kraśko faktycznie przebywa w USA, gdzie relacjonuje wybory do kongresu. Prezenter pojawił się w poniedziałkowym wydaniu Faktów, gdzie wypowiadał się w materiale Anny Czerwińskiej z miejscowości Fort Worth w Teksasie. Wirtualnym mediom udało się jednak ustalić, że Kraśko nie będzie stałym korespondentem stacji w USA, ponieważ stanowisko to od wielu lat piastuje Marcin Wrona. Mimo to Piotr, korzystając z okazji, postanowił wrócić i na Instagram, gdzie opowiada teraz o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Na opublikowanym filmiku tłumaczył w sobotę, jak przedstawia się podział sympatii pomiędzy republikanami a demokratami. Krótka lekcja z politologii najwyraźniej spodobała się komentującym, bo pod nagraniem nie zabrakło komentarzy, w których internauci zachwycali się powrotem Piotra Kraśki. Piotrek, jesteś genialnie utalentowany. Masz dar, wiedzę, warsztat. Słuchanie ciebie to ulga i frajda, rozpływała się Agata Młynarska. Kocham, dodała Karolina Ferenstein Kraśko, jak dobrze, że wróciłeś, panie Piotrze, dobrze pana widzieć, Piotruś, nareszcie. Czekałam. Dobrze, że wróciłeś, uwielbiam ten głos. Od razu człowiek więcej przyswaja informacji. Miło pana znowu słyszeć i widzieć, panie Piotrze, miło pana widzieć, cieszmy się z pana powrotu. Serdeczności, wreszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu. Doceniam wiedzę i profesjonalizm. Aż miło posłuchać, jak cudownie pana zobaczyć. Cieszę się, że pana widzę. Bardzo pana szanuję za pełny profesjonalizm, kulturę i wiedzę. Zachwycali się z kolei internauci.